Wyszuka trochę szczęścia. Jest to kampania skierowana dla osób, które zaczynają chorować na białaczkę i ma pokazać im, że jest nadzieja, że z tą chorobą da się żyć, że można żyć szczęśliwie, realizować swoje pasje i nasi bohaterowie właśnie to pokazują. Album, w którym są zawarte wypowiedzi bohaterów, osób chorych na białaczkę różnego typu, jest bardzo ważny. Można żyć z białaczką nawet 20 lat, ale trzeba dbać o siebie. Trzeba naprawdę myśleć o jedzeniu, o piciu, o spacerach, o ruchu i o wyglądzie swoim również, bo jak człowiek stara się, żeby ładnie wyglądać, to po prostu lepiej się czuje. Jestem od 17 lat pacjentem chorym na przewlekłą białaczkę szpikową. Zmagam się z tą chorobą i dobrze sobie całkiem radzę. I dzisiaj chcę przekazać innym, że można i że trzeba być dobrej myśli, bo nadzieja zawsze umiera ostatnia. Najważniejsze jest to, że pacjenci spotykają się ze sobą, wymieniają się doświadczeniami, telefonami, poznają się. I to jest właśnie fantastyczne, bo można uwierzyć w to, że się da żyć długo z chorobą nowotworową. Chorób nowotworowych krwi jest bardzo wiele, w związku z tym objawy tych chorób mogą być różne. W przypadku chłoniaków będzie to powiększenie węzłów chłonnych wątroby śledzionych, w przypadku białaczek może to być niedokrwistość i objawy niedokrwistości, może być małopłytkowość i objawy skazy małopłytkowej, czy też zwiększona podatność na infekcje. W przypadku przewlekłych nowotworów układu krwiotwórczego bardzo często objawy są niezauważane przez pacjenta, takie choroby mogą rozwijać się latami. W przypadku wielu z tych nowotworów problemem jest często trudny dostęp do lekarza. Kolejnym problemem jest to, że nie mamy dostępu do wszystkich nowych terapii, które są jakby zatwierdzone, zarejestrowane na świecie w leczeniu tych chorób. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że im nowsze metody, tym wyższy jest koszt takiego leczenia, ale chcielibyśmy, żeby te nowe metody dostępne były chociaż dla tych chorych, którzy tego najbardziej potrzebują, dla których nie ma innych opcji leczenia.